topce. Sefira połączyła się z obeliskiem. Gdzie tu jeszcze mamy obelisk? Stare zaklęcia wciąż działają. Tutaj. A tu jest obelisk? Nie, to jest ostatni. Został nam ostatni obelisk, tak. Okej. Jeszcze tutaj ten jeden. O, dwugrot. A, tutaj było ich dużo. O, nie trzęsie. Zaraz, zaraz. Lekko mi się trzęsie. Chyba zaraz mnie dorwą. O, cholera, jasno, dorwały mnie. Okej. Nie, nie, nie. Wciąż mnie atakuje ktoś. Tędy. Czy uda mi się przejść tędy? Nie, muszę dookoła. Najpierw wolę wejść na grunt, na którym lepiej widać przeciwnika. Okej. To jest zwykły utopiec. Raz, trzy. Tyk. Raz, dwa, trzy, giniesz ty. Okej, idziemy drogą. Jasna cholera. W tę stronę. To chyba specjalnie, te stworki zostały specjalnie tak rozstawione, mi się wydaje. Już tego dokończę w ten sposób. Specjalnie zostały wybrane na taką drogę. No jak rany jest was dwóch? Nie, no mój Boże. Znowu tracę życie niepotrzebnie. Coś mi nie idzie. Dobra, jeszcze jedna szynka. Okej. Coś mnie jeszcze będzie atakować? Bo widzę drgania. To już wszystkie sefiry. Medalion drga jak szalony, zaklęcie działa. Drzwi do wieży powinny stać otworem. Mogę powiedzieć Kalksteinowi, że wykonałem zadanie. Stop, stop, stop. No, do wieży. Co mnie atakuje? Jak rany? Trzy szynki wpierdzieliłeś tego, Geralt. Mam nadzieję, że nie przytyjesz od tego za bardzo. O, jest ten. No dobra, zapiszmy. O, i użyjmy jaskółki i zamieci. I ruszamy. Pogadać z panem. A, i zmieńmy, bo tutaj nie warto użyć ognia. Niedługo dowiesz się prawdy. Nie ekscytuje cię to? Jestem mutantem. Uczucia są mi obce. Wolę skupić się na zadaniu. Mam przynieść księgę zwierzy? Tak. Pośpiesz się. Nie możemy pozwolić, żeby Kalksztajn nas ubiegł. Mam nadzieję, że ten morderca połknął haczyk. Pracuję nad tym. Myślałem, że... A nauczyłem się nowego tego... znaku, gestu. Ulepszenie broni. Nie wiem, którym... Znak aks. Ajajaj. Tracimy tutaj szybko. Nie wiem, który ulepszyć. Chyba na ludzi będzie lepiej. Użyję osełka na...
srebrnym za 10%. Ale jednak to na 40 użyję na... Teraz stop, czyli... O, mogę mieć jedno ulepszenie chyba... Tak, chyba mogę mieć jedno ulepszenie ten. Chociaż nie, zaraz sprawdzę. Coś mi odpadło. Skółka... 14 minut, spieszmy się. Cholera, ja stoję i sobie robię osełka tutaj. Chciałbyś poznać całą prawdę? Bardziej niż myślisz. Mam tylko pytanie. Kiedy wpadłeś na pomysł, żeby podszyć się pod Raymonda? Sam mi to podpowiedziałeś. Deptał mi po piętach, a ty mu zaufałeś. Byłbym głupcem, gdybym nie wykorzystał okazji. Nie pomyślałeś o tym, że staniesz oko w oko z Wiedźminem? Cóż, byłbym głupcem, gdybym nie wykorzystał okazji. Dobra, dosyć gadania. Teraz grzecznie zaprowadzisz mnie do miejsca, w którym ukryłeś rzeczy skradzione z Kaer Morhen. Właśnie, trochę nas podpalił. Unik, czemu? Stop, stop, stop. Czy my nie... Może powinniśmy go tłuc tym? Ta zamieć więcej mi przeszkadza niż pomaga. Może powinniśmy go tłuc... stalowym mieczem. Trudno mi się wysłowić. Nie. Robi unik. Tak, stalowym jest o wiele lepiej, ale to może dlatego, że ulepszyłem broń. Cholera, podpalił nas znowu. No szybciej, Geralt. On na nas wyśle jeszcze kilku takich chyba. A nie. O, magister, siemano. Mój panie, słucham i jestem posłuszny, jak mawiają dżiny. Magister, skończ z tą błazenadą i zajmij się Wiedźminem. Widzisz, Wiedźminie, Azar nie czuje się komfortowo w środowisku wodnym. Wszedł na grząski grunt i potrzebuje speca od mokrej roboty. Utrapienie z tymi magami ognia. Świetnie. Dwie pieczenie na jednym ogniu. Tak jest. Teraz możemy spokojnie zaatakować. Atakujemy tego, magistra. Nie atakujcie, Javeda, atakujcie magistra. Nie wiem, czy szybkim lepiej, czy... Jak widzicie? Azar, głupcze! Dałeś się wykiwać Wiedźminowi! Znów niemal zginąłem przez ciebie! Milcz, wycofujemy się do bazy w dzielnicy handlowej. Szybko, zanim zneutralizuje truciznę. Jeszcze się spotkamy, dziwolągu.
Gdy leżałem nieprzytomny po spotkaniu z Dawedem, na bagnach doszło do nieuniknionego. Skojatel starli się z zakonem. Obie strony przeczuwały nadchodzący konflikt i chciały sprawdzić wroga. Rutynowy zwiad przerodził się w regularną bitwę. Zakon zwyciężył dzięki dobremu rozpoznaniu i determinacji, która wynikała z niezachwianej wiary. Skojatel zrozumieli, że droga do wolności będzie okupiona krwią. Nie widziałem starcia na bagnach. Do czasu, gdy odnalazła mnie Triss, leżałem nieprzytomny niedaleko pola bitwy. Po raz ostatni dane mi było zachować neutralność. Jak widzicie, zachowaliśmy neutralność. Mylisz się, moja droga, mam go w garści. Zresztą nie tylko jego. Wszyscy tutaj jedzą mi z ręki. Szkoda, że Foltest wyjechał do Verden na ten królewski zjazd. Rozumiem, że z Loivardenem również ustalone. Tak, przekazałam mu propozycję i zgodził się. Twierdzi, że jego zwierzchnicy chcieli wystąpić z podobną inicjatywą, lecz ubiegłyśmy ich. Ach, mężczyźni, niepoprawni gawędziarze, zawsze twierdzą, że chcieli wystąpić z inicjatywą. A propos, jak tam twój Wiedźmin? Sądzę, że go przekonam. Nie przelicz się. Geralt jest bardzo przenikliwy i wyjątkowy. Wiem. Muszę kończyć. Skontaktuję się, jak będzie po wszystkim. Nie pozwól, żeby domyślił się, co ukrywasz. Triss? Chcesz wstać? Sprawdźmy, czy już jesteś w odpowiedniej formie. Zgoda. To nie będzie bolało. No cóż, test wypadł pomyślnie. Jesteś w pełni sił. Niezwykły wiedźmiński metabolizm. Triss, skąd się tu wziąłem? Czysty przypadek. Badałam anomalie magiczne. Trafiłam na fałszywy trop wywołany przez tego szarlatana Kalksteina. Czyli znalazłaś mnie na bagnach? Co się tam działo? Nie wiem. Alchemik jeszcze tam siedzi i bada lity kamień. Większe anomalie mamy tutaj, w Wyzimie. Anomalie magiczne w Wyzimie? Miło byłoby, gdybyś pomógł mi ogarnąć ten temat. Na razie wróćmy do twojego stanu zdrowia. Sądziłem, że test wypadł pomyślnie. Źle mnie zrozumiałeś. Pod względem fizycznym nie mam ci nic do zarzucenia. Gorzej z psychiką. Wyjaśnij. Dużo majaczyłeś. Poza tym musiałam poczytać twoje myśli, żeby się dowiedzieć, skąd wzięły się rany i jakie trucizny sobie zaaplikowałeś. I przeczytałaś trochę więcej. Nie było innej możliwości. Myślałeś bardzo intensywnie. W każdym razie wiem o twoich ostatnich przygodach. Mogłabyś pomóc mi... odzyskać utraconą pamięć? Raczej nie. I wątpię, żeby ktokolwiek potrafił tego dokonać. Jest jednak nikła szansa. Gorzej raczej nie będzie. Słucham. Po tym, co zobaczyłam w twojej głowie, uważam, że powinieneś stworzyć stabilny wzorzec osobowości. A jak to się ma do parametru mojej złożoności poznawczej? Geralt, proszę. Staram ci się wytłumaczyć coś bardzo ważnego. Bez tego naukowego bełkotu, jeśli możesz. Uważam, że powinieneś zająć konkretne stanowisko wobec problemów tego świata. Obojętnie jakie, ale konkretne. Jeśli zbudujesz silną tożsamość, być może odzyskasz pamięć, a na pewno nic nie stracisz. Nie mogłabyś mi po prostu wszystkiego opowiedzieć? Nie. Nie chcę, żebyś stał się moim wyobrażeniem Geralta. Chcę, żebyś sam zdecydował, kim jesteś, nie oglądając się za siebie. To znaczy, że nie powinienem interesować się przeszłością? Dokładnie. Wspomnienia wrócą same, we właściwym czasie. Zobaczymy. Geralt? Skąd się tu wzięłaś? To długa historia. Kiedy wy uganialiście się bez ładu i składu po świecie... Co okazało się jednak efektywne? Nie wiem, jakim cudem. W każdym razie ja uruchomiłam swoje koneksje i postanowiłam poszukać salamandry niekonwencjonalnymi metodami. Z jakim skutkiem? Bardzo dobrym. Wiemy o niej już bardzo wiele. I ty dowiesz się wszystkiego w swoim czasie. Czemu nie teraz? Wszystko ma swoją cenę, Wiedźminie. Żeby zdobyć informacje, musiałam zobowiązać się do kilku rzeczy. Musisz być cierpliwy. Z kim rozmawiałaś przez teleport? Słyszałeś nas? A, takie tam sprawy czarodziejek. Nic istotnego. Brzmiało poważnie.
Nie przejmuj się tym, Geralt. W zamian za informację o salamandrze musiałam obiecać paru osobom różne rzeczy. Tym niemniej... Zaufaj mi, to nic ważnego. Wspomniałaś o anomaliach magicznych. Tak. Mogą być spowodowane przez różne wydarzenia, ale co najważniejsze, same mogą powodować naprawdę złe rzeczy. Ostatnio, kiedy wyczuwałam coś takiego, okazało się, że ty i pewna czarodziejka próbowaliście ujarzmić Gina. Co skończyło się zniszczeniem połowy miasta. Pewnie tego nie pamiętasz, ale to było bardzo niebezpieczne. Zgadza się. Nie pamiętam. Dlatego będę potrzebować twojej pomocy. Dam ci takie małe urządzenia. To są czujki magiczne. Rozmieścisz je w różnych miejscach w Wyzimie. Pomogą mi zlokalizować źródło anomalii. Tak. Daj mi te czujki. Zajmę się tym. Zawsze skory do pomocy. Od tego są bliscy. Widziałam w dzielnicy handlowej taką paszczę na murze. Idealnie pasuje do umieszczenia czujki. Jedną umieścisz w dzielnicy handlowej przy ratuszu, drugą w dzielnicy klasztornej przy wejściu do kanałów, a trzecią na cmentarzu w Wyzimie. Da nam to typowy trójkąt Radcliffe'a. Jak wiesz, triangulacja magiczna jest najbardziej efektywna do takich działań. Tak, tak. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Zapomniałabym o najważniejszym. Tak? Ktoś chciałby się z tobą widzieć. To kupiec Loivarden, ważna persona. Urządza bankiety w Nowym Narakorcie. Nie przepadam za bankietami. Będzie tam wiele ważnych osobistości. Sam nie wiem. W tym królewna Adda, odczarowana przez ciebie strzyga. Podobno ma lekką obsesję na twoim punkcie. Zastanowię się. No i ja muszę się tam wybrać. Przekonałaś mnie. Może zdobędę jakieś informacje. Przyjęcie zaczyna się o 18:00. Masz tu Glejt zezwalający na przebywanie w Wyzimie Handlowej. Glejt? Cóż, w Wyzimie oprócz kwarantanny wprowadzono również stan wyjątkowy. Coś mnie musiało ominąć. Obejmuje tylko dzielnicę handlową, do której nie miałeś wstępu. Co wspólnego ma stan wyjątkowy z Glejtami? Teoretycznie po dzielnicy mogą poruszać się tylko mieszkańcy. Ja na szczęście mam tu dom, więc nie miałam problemu z uzyskaniem Glejtu. A mój Glejt? Cóż, musiałam zameldować cię u siebie. Fikcyjnie, oczywiście. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy o mojej tożsamości? Owszem. Jakieś postępy? Nie wiem, wciąż to analizuję. Geralt? A, nie mogę, okej. O co chodzi z tymi Glejtami? Cóż, w Wyzimie oprócz kwarantanny wprowadzono również stan wyjątkowy. Coś mnie musiało on... Obejmuje tylko dzielnicę... Co wspólnego ma stan wyjątkowy? Teoretycznie... A mój Glejt? Cóż... fikcyjnie. Zaraz, po co mogłem to znowu przedyskutować? Do zobaczenia. Po co mogłem przedyskutować to, co już było przedyskutowane? Czarodziejki, czarodzieje i białe róże. Może powinienem porozmawiać z Tis na temat... A tu jest tego śliczna muzyka. Gdzie chcesz się przenieść? O, do laboratorium Kalksteina, proszę bardzo. Bzium. Liperys uwielbia po prostu tę muzykę. Kalkstein śpi? Gdzie jest Kalkstein? A nie, ona powiedziała, że Kalkstein bada kamienie przy wieży na bagnach. Chciałbym z nim porozmawiać o tym, co się wydarzyło. Ale ty masz gadzie oczy. Do wieży na bagnach. Jak już mówiłem, Reaper uwielbia muzykę z dzielnicy handlowej. Skrzynia. Nowe rzeczy. O, jest Kalkstein. Witaj, Wiedźminie. Witaj, Kalkstein. Co robisz w wieży? Nareszcie. Długo czekałem na ten dzień. Kalkstein. Największe odkrycie mojego życia. Wiedźminie, teraz muszę się przygotować, więc sam rozumiesz. Wiedz, że zawdzięczam ci bardzo wiele i w pełni zasłużyłeś na nagrodę. Muszę jeszcze 1000 renów, tak? Przemyśleć tę formułę. Dziękuję.
czarodzieje i czarodziejki. Będę wam powoli przesuwać. Czytajcie, czytajcie. Okej. Czy to czytałem? Księga Trwogi i Obrzydzenia? Tak, zdaje się, że tak. Jeszcze tam coś tam było. Podstawy alchemii. Czytałem. Kult i religię czytałem. Muszę pamiętać, żeby te wszystkie książki posprzedawać. To też sprzedam w takim razie. Zaraz, to tu na dole ustawię rzeczy, które mogę sprzedać. Wodę wezmę tutaj. To też mogę tutaj ustawić. Nieznany eliksir też sprzedam. Proch też sprzedam. Licza skóra. Kamień runiczny nie sprzedam. Kurczaka też nie mam zamiaru. Borsze salamandry na sprzedaż. Nieznany eliksir na sprzedaż. Zlecenie na alkohole, nie? Nie mogę tego sprzedać przecież. Biały miód. To sobie zostawię na wszelki wypadek. No i chyba tyle. Nieznany olej. No zostawię, kiedyś może posmaruję. To braliśmy. Laje się. Ale zyskujemy natężenie znaku zwiększone Axie. Nie pokazałem wam, jak on wygląda. Axie stawia się o tak. Nie przeczytałem wam, co on robi. Umożliwia ograniczoną kontrolę przeciwników o słabych umysłach. Kiedy używa się go w walce, można ich również zmusić, by pomogli Geraltowi. Tak. Ale Quen wam też pokazywałem, tak. Quen wam pokazywałem, to jest taka osłona na siebie. Ten tęczar to po prostu ubóstwiam. Art jest po prostu jak telekinetyczny taki odepchnięcie. Chciałbym się przenieść do laboratorium Kalksteina, ponieważ musimy wybrać się... zaraz, trzy miejsca były. Dzielnica handlowa, klasztorna i cmentarz. Dlatego wybierzemy się najpierw do dzielnicy klasztornej i cmentarza, a potem jak wrócimy... to damy ten czujnik magiczny do dzielnicy handlowej i od razu będziemy mieli blisko, żeby oddać zadanie Triss. Jednak jak na razie ja zakończę nagrywanie, bo dużo się działo ostatnio i... no i dostaliśmy się oczywiście do dzielnicy handlowej. No i zakończę nagrywanie. Do następnego razu, kochani, Wiedźminie. Do zobaczenia.